To jest święto nie tylko naszego Uniwersytetu, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ale święto wszystkich nas, wszystkich tych, którym zależy, by poznawać prawdę. Ksiądz profesor Michał Heller, jak Państwo wiecie, jutro będzie otrzymywać najwyższą godność, jaką środowisko akademickie może dać uczonemu, doktorat honoris causa. Przyjdźcie, jest jeszcze trochę miejsc, zmieścicie się zapewne. Jutro o godzinie 11. Ale to nie chciałbym za dużo Wam czasu zajmować, ale to, co za chwilę usłyszycie, będzie bez wątpienia rzeczą niezwykle pasjonującą. To, co jest interesujące bez wątpienia, to to, że na Wydziale Nauk Społecznych i nie tylko warto mówić o interdyscyplinarności, a to ksiądz profesor Michał Heller realizuje znakomicie, tak żebyśmy może my także w naukach humanistycznych i społecznych dojrzeli w interdyscyplinarności nowy impuls do naszych działań. Ale tutaj jest wiele wątków niezwykle interesujących, które się pojawią. Z księdzem profesorem już zamieniliśmy kilka słów na temat tego, to jak będziemy usprawiedliwiać historię wszechświata, czy być może ją tłumaczyć, a być może też wrócimy do jak usprawiedliwiać historię świata. Skoro gułag mamy w tle, jak Państwo wiecie, ksiądz profesor także był zesłany do gułagu i przeszedł część swojego życia właśnie w gułagu. Szanowni Państwo, to jest fantastyczna okazja, żebyście Państwo po wykładzie księdza profesora zechcieli uczestniczyć w otwartej dyskusji, która nigdy się nie kończy, ale warto ją zacząć. To jest ten moment. Dziękuję Państwu bardzo. Szanowni Państwo, pozwólcie, że witając księdza profesora, dziękując za przybycie do nas, za obecność, kilka słów jakiegoś komentarza do istoty prac i działalności księdza profesora. Chciałbym tutaj odnieść się do wspomnianej już przez jego magnificencję interdyscyplinarności, a więc kosmologia, filozofia, teologia jako powiązane z sobą dziedziny. Był taki czas, w którym uważano, że można je rozdzielać, a nawet należy je rozdzielać, ponieważ mają zupełnie inny zakres i zupełnie inne uzasadnienia. Wielkim wkładem księdza profesora Hellera jest zmiana tego przekonania. Proszę Państwa, dzisiaj zagadnienia dotyczące kosmologii, fizyki, czy fizyki kwantowej, czy fizyki relatywistycznej, filozofii, teologii, kwestii ostatecznego uzasadnienia nie dają się od siebie oddzielić. Jeżeli pytamy o sens istnienia całości, próbujemy w jakiś sposób zbudować obraz tej całości, budując niezwykle wyrafinowane teorie, to musimy dokonać tego przecięcia wszystkich nauk, które próbują podjąć namysł nad strukturą rzeczywistości. Chyba jednym z najistotniejszych momentów w propozycji księdza profesora Hellera jest klasyczne, powiedziałbym, greckie przekonanie o racjonalności wszechświata. Z tym można by łączyć wielkie greckie pojęcia logosu, może taki kontekst stoicki, gdzie tym ostatecznym, najbardziej fundamentalnym wymiarem istoty człowieczeństwa jest zgodność między logosem indywidualnym a logosem świata. Ale aby ten logos uzgodnić indywidualny z logosem świata, trzeba rozpoznać i logos świata, i logos indywidualny. To zadanie postawił sobie ksiądz profesor Heller i zarówno w filozofii, jak i w teologii, jak i w naukach przyrodniczych próbuje je realizować. Proszę Państwa, podjął się wielkiego wysiłku, które staje przed wieloma dzisiaj wybitnymi, najwybitniejszymi myślicielami, naukowcami uzgodnienia teorii kwantowej z teorią grawitacji. Pomysł księdza profesora
geometrii nieprzemiennej, która ma tutaj odgrywać decydującą rolę, jest znakomity i no, współpracownicy księdza profesora i ksiądz profesor doszli tutaj do znakomitych rezultatów. Ciekawa jest postawa wobec teologii. Teologia nie może pomijać wglądu w naturę wszechświata, nie może w jakiś sposób ignorować całej sytuacji rozwoju nauk przyrodniczych. Przeciwnie, jest miejscem, którym manifestuje się racjonalność świata, wielki zamysł, który można wiązać właśnie z jakimś pojęciem boskości. Nie jest to, jak często ksiądz profesor mówi, Bóg od zapychania dziur. Jest to wielki, mógłbym powiedzieć chyba matematyk, który konstruuje porządek świata, który tworzy ten porządek, a my mamy zadanie odczytania tego porządku. I tutaj dla księdza profesora tym językiem, którym to odczytanie się dokonuje, jest język matematyki. Ksiądz profesor zwraca uwagę na to, że plan świata został zapisany w tym języku matematyki i my dzisiaj za pomocą naszej matematyki, tej matematyki przez małe m próbujemy odczytać tą wielką matematykę, ten wielki plan świata. I w tym sensie sytuujemy się w jakimś klasycznym, tradycyjnym, wielkim procesie namysłu nad istotą rzeczywistości. I oczywiście trudno w tym momencie mówić o tym, żeby te nauki jakoś były sobie przeciwstawione. Filozofia jest też dla księdza profesora czymś niezwykle istotnym, ale filozofia określona jako filozofia w nauce, czyli nie filozofia nauki, a więc różnych metodologicznych kwestii związanych z uprawianiem samej nauki, teorii naukowych, ale problemów filozoficznych, które pojawiają się właśnie wraz z rozwojem nauki i teorii naukowych. Tych problemów jest niezwykle wiele. Dzisiaj wiedzą Państwo, jak egzotyczny świat odsłonił się wtedy, kiedy pojawiła się fizyka kwantowa, jak wiele pytań, jak wiele problemów fundamentalnych. Właściwie w pewnym sensie można powiedzieć, że stoimy podobnie jak pierwsi Grecy przed pytaniem o naturę i istotę rzeczywistości wszechświata, ale też chodzi o sens tego wszechświata, usprawiedliwienie tego wszechświata, o to, w jaki sposób ten świat jest dla nas pojmowalny i w jakim sensie my możemy, odczytując sens wszechświata, odnaleźć własny sens. To jakaś krótka sugestia i może taka minimalnie skrótowa prezentacja, bardzo ograniczona. Chciałbym, jeżeli Państwo pozwolą, za chwilę oddać głos księdzu profesorowi, ale jeżeli Państwo jeszcze pozwolą, pewna uwaga techniczna. Jego magnificencja odwoływał się do dyskusji. Myślę sobie, że mamy tutaj pewną trudność. Ja bym proponował, abyście Państwo, jeżeli chcecie jakieś pytania skierować w stronę księdza profesora Hellera, to proszę zapisać je na kartce i no, spróbujemy wybrać jakieś trzy pytania, na które ksiądz profesor może odpowiedzieć, bo wszystkie te uroczystości i te znakomite sytuacje no, mają swój czas i swoje ograniczenie. Prosimy o zrozumienie. Więc proszę kierować to pytania do mnie. Ja wspólnie z księdzem profesorem, jak już będziemy próbowali, później na nie odpowiedzieć. Księże profesorze, bardzo dziękuję jeszcze raz za obecność. I bardzo proszę, oddaję głos. Przede wszystkim bardzo chcę podziękować za zaproszenie, za przyznanie mi tej godności, która jutro się stanie moim udziałem. I za tą prezentację, słuchając pana Bogdana przed chwilą, można by przypuszczać, że rzeczywiście coś nadzwyczajnego zrobiłem, a to było po prostu normalne belferskie życie. I to, że znalazłem się tutaj wobec tego gremium, no to nie jest nic nadzwyczajnego, bo po to jest profesor, żeby mówić do słuchaczy. I raczej odwrotnie jest ciekawe i zaskakujące, że tak wiele słuchaczy.
znaczy chce słuchać tego, co ja mam do powiedzenia. O, teraz chyba lepiej słuchać. Czy słychać tam na samej górze? No to dobrze. Więc żeby usprawiedliwić swoją obecność tutaj, przejdźmy po prostu od razu do tego, co mam do powiedzenia. Wybrałem temat na dzisiaj, temat trudny, bo chyba nikomu się dotychczas nie udało usprawiedliwić istnienia zła, bo o to w tym temacie w gruncie rzeczy chodzi. I ja nie mam ambicji, żeby to zrobić. No, może bym ambicję miał, ale wiem, że tego nie zrobię. Że najwyżej rzucę jakieś myśli do wspólnego zastanawienia się nad nimi, czy potem indywidualnego osobności. Chciałbym to rozważanie przeprowadzić na kanwie kosmosu, stąd od wielkiego wybuchu. A do gułagu to jest trochę symboliczne określenie. Te gułagi stale mamy niestety pomiędzy nami i w naszej historii dzisiaj może bardziej niż jeszcze kilkanaście miesięcy temu. Przejdźmy zatem do początku, a może nawet, jeśli to ma w ogóle sens, do tego, co było przed początkiem. Na początku albo przed początkiem, jeśli to słowo przed ma tam zastosowanie, było wielkie pole możliwości. Jeszcze zanim cokolwiek się stało, to coś mogło się stać. I to było na początku. Ale to, co może się stać, pole możliwości, to właściwie jest ciągle jeszcze właściwie nic. I dopiero, żeby historia wszechświata zaczęła się dziać, pole możliwości musi zostać mocno zawężone. Zawężone od wszystkich możliwości do tego, co przynajmniej ma szansę się zdarzyć. Na początku mamy prawo myśleć właśnie o tym wielkim polu możliwości. Ale ponieważ zawężenie możliwości, a to pole możliwości musiało się zawęzić do tego, co ma szansę się stać, ponieważ zawężenie możliwości nazywa się informacją. To jest właściwie techniczne określenie informacji. No, bo jeżeli mamy przed sobą rozrzucone czcionki chaotycznie, to nie zawierają one żadnej informacji. Ale jeżeli zacieśnimy to pole możliwości, wprowadzimy pewien porządek wymuszony na przykład zasadami języka polskiego, gramatyki i składni, a jeszcze jeśli do tego narzucimy jakąś swoją myśl, którą chcemy zamknąć w tym zbiorze liter, to wtedy przekazujemy jakąś informację. Możemy ułożyć litery na przykład w zdanie Alama Kota. No to też jest jakaś informacja. Otóż ponieważ zawężenie możliwości jest informacją z definicji, dlatego pewna informacja musiała zostać zakodowana w strukturze tego, co było na początku. Informacje te nazywamy w kosmologii warunkami początkowymi wszechświata. I w ten sposób ta informacja, drastycznie zawężona, wybuchła wszechświatem. To są te warunki początkowe. Wszechświat jest informacją i na początku ta informacja była w ogromnym skondensowaniu. W ten sposób właśnie zaczęła się dziać historia wszechświata. Są różne konkretne scenariusze tego, co się działo zaraz po początku, ale właściwie wszystkie one zakładają to, o czym przed chwilą mówiłem. Wielkie pole możliwości nieokreślonych musiało się zawęzić do tego, co rzeczywiście się stało, czyli gigantyczna informacja została zakodowana w warunkach początkowych. I ta informacja z chwilą, gdy zaistniała, natychmiast
zaczynała się wytracać. Zaczynało działać prawo zapominania, prawo przywracania chaosu. Informacja jest uporządkowaniem możliwości, uporządkowaniem chaosu, ale z chwilą, gdy zaistnieje, to natychmiast wszystko zaczyna się psuć. I to jest podstawowe prawo fizyki, prawo wzrostu entropii. Entropia to jest funkcja w fizyce, która jest miarą uporządkowania. Im większa entropia, tym większy bałagan. I właśnie fizycy powiadają, że ta utrata informacji, czyli wzrost entropii, wyznacza kierunek czasu. Stąd właśnie tu pojawiła się ta strzałka. Historia wszechświata zaczęła się dziać. A na tym obrazku mamy w skrócie przedstawioną właśnie historię wszechświata, tak jak ją widzi dzisiejsza kosmologia. To jest wielkie osiągnięcie nauki drugiej połowy XX wieku i teraz początku XXI wieku. Jeśli popatrzymy się na ten obrazek, tutaj może zacznijmy od skali właśnie czasu, od tej strzałki czasu, która tu idzie. Tu jest początek, wielki wybuch. Ta wielka koncentracja informacji, która dała początek strzałce czasu. Wszechświat zaczyna się rozszerzać i dzisiaj jesteśmy tutaj. Około 14 miliardów lat historii Wszechświata. Dokładnie dzisiaj wiemy, że to jest 13,7 miliarda lat światła. Tu jest era obecna, świat jest wypełniony galaktykami. To się nazywa erą galaktyczną. Przedtem, gdy świat był gorętszy i gęstszy, był wypełniony promieniowaniem. I to jest właśnie era promienista, a potem wypełniały go rozmaite cząstki elementarne. Tutaj jest napisane zupa kwarkowa. Tutaj jest hipotetyczny okres, kiedy nagle wszechświat znacznie, przepraszam, bo mi przeskoczyło, właśnie prawo entropii dało znać o sobie. O, coś nie chce się przekręcić. O, jesteśmy tu. Hipotetyczny okres, który nazywa się inflacją, dlatego że nagle rozmiary wszechświata inflacyjnie, więc gwałtownie się powiększyły. I w ten sposób zaczęła się dziać historia wszechświata, napędzana właśnie prawem wzrostu entropii. To jest uczony, jeden z wybitniejszych fizyków i matematyków współczesnych, Roger Penrose, pewnie wielu z Państwa dobrze znany. A to jest rysunek ręką Penrose'a zrobiony, zaczerpnięty z jego książki. On się tutaj zastanawia właśnie nad warunkami początkowymi Wszechświata, tym, o czym przed chwilą mówiłem, i metaforycznie przedstawia tutaj wszystkie możliwe warunki Wszechświata początkowe, więc ten wielki zbiór wszystkich możliwości. I tutaj jest Pan Bóg przedstawiony na tym obrazku, trochę metaforycznie rozumiany. I Pan Bóg wybiera warunki początkowe dla Wszechświata. Tu jest szpileczka, która pokazuje warunki początkowe, z których wystartuje ten Wszechświat. To jest właśnie ten Wszechświat. Co chce Penrose powiedzieć? Otóż chce on przez tą metaforę powiedzieć to, że wybór tych, a nie innych warunków początkowych, z których Wszechświat się rozpoczął, jest strasznie mało prawdopodobny, bo to jest tak jakby stosunek objętości wszystkich możliwych scenariuszy do tego, który rzeczywiście się zrealizował. Jak fizycy mówią, czy matematycy, to jest podzbiór miary zero. I trzeba no właśnie szpileczką dokładnie wybrać te warunki początkowe, takie niezmiernie mało prawdopodobne. I Penrose w swojej książce oszacowywuje prawdopodobieństwo przypadkowego zrealizowania się właśnie tych, a nie innych warunków początkowych i dochodzi do wniosku na mocy pewnych bardzo abstrakcyjnych rozważań opartych na fizyce, że prawdopodobieństwo wybrania tych właśnie dokładnie warunków początkowych jest jak 1:10^10^123. Niezmiernie mało prawdopodobne. To była ta informacja,
od której wszechświat rozpoczął swoje istnienie, ta informacja z biegiem historii ulega zatraceniu, entropia rośnie. I oto po blisko 14 miliardach lat na Ziemi mamy taki zakątek, w którym no, dobrze znana scenka, człowiek uprawiający rolę. To jest piękny szkic Van Gogha, nawiasem mówiąc. I o co mi tutaj chodzi? Chodzi mi o to, jak w degradującym się świecie, w tym świecie, w którym zapomina się informacji, mogła powstać tak nieprawdopodobnie, mało prawdopodobna struktura, jak na tym obrazku. I nie jest specjalnie ważne, są te domy tutaj, to są struktury stosunkowo proste. Chodzi o te struktury, o żywy organizm i o tego tutaj starzejącego się człowieka. Jak to możliwe, żeby w degradującym się wszechświecie mogło powstać coś tak nieprawdopodobnego? I otóż dzisiaj wiemy ponad wszelką wątpliwość, że to jest zgodne z prawami fizyki. Mianowicie to się odbywa na mocy teorii układów dynamicznych. Otóż to rachityczne drzewko i ten staruszek to są układy dynamiczne. I one są w stanach, jak mówi fizyk, daleko od równowagi. Stan równowagi to jest taki stan, w którym entropia osiąga maksimum, już dalej nie może rosnąć. Wszystkie temperatury się wyrównują i już proces zamiera. I fizycy podejrzewają, że coś takiego jest jednym z możliwych scenariuszy końca wszechświata. Nazywają to śmiercią termiczną. Entropia osiągnie maksimum, wszystkie różnice temperatur się wyrównają i nastąpi stan równowagi. Otóż na razie takiego stanu równowagi nie obserwujemy, no bo żyjemy, istniejemy, świat się rozwija, więc jesteśmy daleko od stanu równowagi. Natomiast teoria układów dynamicznych, bardzo rozwinięta w ostatnich kilku dekadach, teoria matematyczna i fizyczna, powiada, że w takim właśnie degradującym się wszechświecie, jeżeli mamy układ, ale ten układ musi być otwarty, musi wymieniać energię z otoczeniem, to taki układ na pewnym okresie swojej historii może budować coraz bardziej złożone struktury. Takie struktury, które wreszcie doprowadzą do powstania życia. Więc życie, to drzewko i ten starzec, to są układy w stanach dalekich od równowagi dynamiczne i w reżimie tak zwanym nieliniowym. Właśnie ta nieliniowość, nie będę wchodził w szczegóły techniczne, umożliwia, że to, że układ może budować swoją strukturę, musi to być układ otwarty, bo musi czerpać energię z otoczenia i struktura, ta struktura tego drzewka i tego człowieka, one zmniejszają entropię, ale zmniejszają tylko lokalnie, w danym miejscu, natomiast gdzie indziej we wszechświecie entropia musi gwałtownie wzrosnąć i kosztem tej entropii układ może funkcjonować w tym właśnie takim nieliniowym reżimie. I to jest możliwe i dzięki temu my wszyscy istniejemy. Spróbujmy na razie podsumować. Dopiero co zacząłem, ale już można to podsumować. Mamy zatem wszechświat ewoluujący od początku, od warunków początkowych. Wzrasta entropia. Na początku była duża informacja, ale mała entropia, minimalna. Potem ona zaczęła rosnąć i to wygenerowało czas, strzałkę czasu. I historia wszechświata nieuchronnie zbliża, idzie w kierunku wzrostu bałaganu do tego stanu maksymalnej entropii. Niemniej jednak w tym degradującym się wszechświecie możliwe jest powstawanie struktur w stanach dalekich od równowagi. Ale prędzej czy później te struktury są skazane na śmierć. I to drzewko, i ten starzec kiedyś osiągnął stan lokalnej równowagi, kiedy ich temperatura ciała tego starca zrówna się z temperaturą otoczenia, no i wtedy będzie pora na pogrzeb. Tak się kończy życie człowieka, że entropia zwycięża. No i to jest fizyczne uzasadnienie, dlaczego jest zło fizyczne na świecie, że się kończy wszystko śmiercią i degradacją. Tutaj mamy obrazek
no dobrze nam znany, taka kupa rozkładających się drzew. Entropia tutaj osiągnęła lokalne maksimum i zło fizyczne jest następstwem takich, a nie innych praw przyrody. Czyli fizyka potrafi no, w jakimś sensie usprawiedliwić przez to, że odwołać się do odpowiednich praw fizyki, zło fizyczne. Ale problem dla nas to nie jest zło fizyczne jako takie, też jest problem, ale głównym naszym problemem, z którym się chcemy zmierzyć, to jest zło moralne. Zło moralne pojawiło się w historii wszechświata dopiero wtedy, gdy zaistniała we wszechświecie istota rozumna, zdolna do wybierania pomiędzy dobrem i złem. Musi się pojawić istota rozumna, która ma możliwość wyboru. Albo pójdzie w lewo, albo pójdzie w prawo. Przed zaistnieniem istoty rozumnej we wszechświecie, czy to był człowiek, czy jakaś inna istota rozumna na innej planecie, wszechświat był moralnie obojętny, był moralnie niewinny. Zło pojawiło się dopiero w momencie możliwości wyboru. No i takie są konsekwencje tego, możliwości wybierania. Kilka skądinąd nam dobrze znanych obrazków. Na podstawie tego, co już dotychczas powiedziałem, możemy dojść do wniosku, że zło moralne wykracza poza możliwości wyjaśniania przy pomocy praw fizyki. Prawa fizyki uzasadniają istnienie zła fizycznego, ale zło moralne transcenduje, wykracza poza możliwości fizyki. Myślę, że to jest taki wniosek trochę negatywny, ale już też wiele mówiący. To nie prawa fizyki spowodowały, że to, co na tych zdjęciach widzimy, jest rzeczywistością, tylko to spowodowała wola człowieka. A tu jest, nawiązując do tego, co pan rektor wspomniał i Bogdan, trochę z osobistych reminiscencji. Gdy nas wywozili na Sybir, ja miałem wtedy 4 lata, ale tak właśnie sobie zapamiętałem. Podróż trwała kilka tygodni i ja ją odbywałem zwykle przy oknie, tak jak ten chłopaczek. To zdjęcie jest znalezione w internecie, ale do złudzenia przypomina moje wspomnienia. Mianowicie miałem okno właśnie, siedziałem na pryczy i gapiłem się, bo mnie strasznie to interesowało. Najbardziej to mnie oczywiście interesowały lokomotywy. One tak wyglądały, wszystkie miały taką wielką czerwoną gwiazdę. One mi się ogromnie podobały. Dzieci mają to do siebie, że się nie przejmują polityką. Przygoda była ważna. Jakbyśmy przekraczali Bajkał, to ludzie płakali, bo wiedzieli, że jedziemy już na Sybir. A ja się cieszyłem, bo mi się podobało. Te tunele, to, które tam naliczyłem ich chyba z 54. I z jednej strony skaliste góry, z drugiej morze, którego drugiego końca nie było widać. I takie właśnie perspektywy, niekończące się perspektywy szyn. To tylko taka wstawka, o której się nie mogłem powstrzymać osobiście. To jest okładka książki, która skłoniła mnie do przygotowania w ogóle tego wykładu. Tę książkę dostałem rok temu. Tu na dole jest rok wydania, napisałem 2013. The Mystery of Existence. Why is there anything at all? Tajemnica istnienia, dlaczego cokolwiek w ogóle istnieje. To jest stare pytanie, które bardzo dramatycznie sformułował Leibniz. Leibniz zadał to pytanie w ten sposób, dlaczego istnieje raczej coś niż nic? No najprościej by było, gdyby nic nie istniało. Nic nie trzeba było uzasadniać. I to pytanie bardzo frapuje filozofów i także zafrapowało tych dwóch redaktorów tej książki. Jeden się nazywa Robert Kuhn, a drugi John Leslie. Z tym, że to nie jest ten Kuhn od rewolucji naukowych. Być może jakiś jego krewny albo potomek. Oni co zrobili w tej książce? Zebrali
wybór, zrobili wybór artykułów, prac z różnych filozofów, począwszy od starożytności, od Platona aż do dziś, którzy zmagali się z tym problemem, dlaczego istnieje raczej coś niż nic. I lektura tej książki jest pasjonująca i dlatego to, co w niej wyczytałem, skłoniło mnie do tego, żeby przygotować w ogóle ten odczyt i co jakiś czas do tej książki powracam, bo jest tam kopalnia rozmaitych myśli. I pewne rzeczy, które za chwilę powiem, będę się odwoływał do tej książki. Właśnie, to jest pytanie Leibnica. Dlaczego istnieje raczej coś niż nic? No wyobraźmy sobie, że nic nie istnieje, naprawdę nic. Nie ma żadnych problemów, a jednak coś istnieje. I dlatego to, ja myślę, to ma takie dwie składowe to pytanie. Pierwsza składowa to jest tajemnica istnienia właśnie. To ta główna treść tego pytania. Dlaczego istnieje raczej coś niż nic? Ale to, co istnieje, nie jest czymś, cokolwiekiem. Jest bardzo bogatą i taką wyrafinowaną strukturą, jest wszechświatem, który badamy krok po kroku, który otwiera przed nami coraz to nowe tajemnice. I ten wszechświat nie jest byle jaki. Nie zrozumieliśmy go do końca, ale posuwamy się naprzód w tym rozumieniu coraz bardziej. I dlatego to pytanie ma jeszcze drugą składową. To jest tajemnica zrozumiałości. Dlaczego to, co istnieje, daje się w ogóle jakoś zrozumieć? Filozofowie nazywają tę cechę wszechświata, że daje się go krok po kroku rozumieć, może nie do końca, ale w każdym razie daje się to robić, to nazywają tę cechę wszechświata jego racjonalnością. Nie w tym sensie, że wszechświat ma jakiś rozum, tylko w tym sensie, że rozum potrafi wszechświat badać, że wszechświat rozumowi ulega. I ja w tym sensie będę dalej mówił o racjonalności wszechświata. I ja myślę, że te dwie tajemnice, tajemnica istnienia i zrozumiałości, to są dwa oblicze tego samego pytania. Dlaczego istnieje raczej coś niż nic? Że to pytanie Leibnica mówi... ale również o tajemnicy zrozumiałości. Jak można starać się na pytanie Leibnica odpowiedzieć? Było szereg prób, ja kilka z nich zaprezentuję. I jedna z nich jest następująca, że odwołanie się do kwantowej kreacji wszechświata. W roku 1983 dwóch fizyków, właśnie tu przedstawiony Steve Hawking i Jim Hartle, napisali artykuł o kwantowym powstawaniu wszechświata z niczości. Ta praca dzisiaj jest uważana za trochę przestarzałą. Nikt nie wierzy w to, że ona przedstawia, odnosi się do rzeczywistego wszechświata, ale ona zapoczątkowała pewien cykl badań w kosmologii i jako pierwsza, jako jedna z pierwszych podjęła próbę wyjaśnienia, jak na mocy praw fizyki mógł powstać wszechświat z niczego. No więc w jakimś sensie to jest próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego istnieje raczej coś niż nic. Ten obrazek tutaj to jest fragment z ich pracy, nie będę go wyjaśniał. To chodzi o pewne techniczne aspekty tego modelu, sławnego modelu Hartlego i Hawkinga. Potem inni ten model rozwijali i zastępowali innymi modelami. Czy to odpowiada na pytanie Leibnica, czy ta próba jest, powiedzmy, adekwatna? Otóż już Platon przewidział ten zarzut, że można, zarzut pod adresem Leibnica, że świat da się wyjaśnić jego istnienie, odwołując się do praw fizyki kwantowej. Platon przewidział ten zarzut, pisząc w dialogu Fedon, że są tacy ludzie, którzy próbują wyjaśnić przy pomocy praw fizyki, praw przyrody, wszechświat. I rzucił taką uwagę, że
chociażbyśmy znaleźli Atlasa, który na swoich barkach podtrzymuje porządek świata, to nie dotkniemy nawet pytania, co podtrzymuje Atlasa. Bardzo głębokie pytanie. Możemy przy pomocy praw fizyki kwantowej wyjaśnić początek świata, ale jak wyjaśnić prawa fizyki? Prawa fizyki są tym atlasem, który podtrzymuje wszechświat, ale nie dotkniemy nawet pytania, co podtrzymuje atlasa. Jest jeszcze inna możliwość odpowiedzi na pytanie Leibnica przez odwołanie się do logiki. I niektórzy filozofowie są zwolennikami tego podejścia. Mianowicie, jeśli istnieje tylko jeden, jedyny logicznie możliwy zestaw praw fizyki. Nie ma innego, tylko jeden, wszystkie inne są sprzeczne same w sobie. Istnieje tylko jeden zestaw praw fizyki, czyli w pewnym sensie konieczny. No to ta konieczność jakoś uzasadnia to, że on działa, że te prawa istnieją. No tak, można tu tylko zadać trochę kłopotliwe pytanie, mianowicie, czy logiczna konieczność to jest to samo, co ontologiczna konieczność. To, że jakiś wzór jest niesprzeczny, nie znaczy, że on cokolwiek rzeczywistego opisuje. Ale za chwilę jeszcze wrócimy do tej możliwości, bo ona jest jednak frapująca. Inna możliwość jest wręcz przeciwna. Tamta mówiła, że istnieje tylko jeden logicznie możliwy zestaw praw fizyki i on powoduje, że świat istnieje, a inna odpowiedź jest wręcz przeciwna. Istnieją wszystkie możliwości, jakie tylko się da pomyśleć. Jaki tylko wszechświat da się pomyśleć, to gdzieś istnieje. To jest ta hipoteza wieloświata, po angielsku multiverse. Tutaj te takie bańki, to każda z nich reprezentuje jakiś możliwy wszechświat. To jest oczywiście wynik wyobraźni, bo nie wiemy, jakie te wszechświaty by mogły być. Ale jeśli wszystkie możliwe gdzieś istnieją, no to i nasz w tej ogromnej mozaice wszystkich możliwych światów też gdzieś istnieje, no i jesteśmy. Więc jakby krańcowo przeciwne wyjaśnienie do tamtego. Tam było jeden możliwy zestaw praw fizyki, a tu wszystkie możliwe mogą się realizować. Ale zauważmy, że jeśli istnieje nieskończenie wiele rozmaitych wszechświatów, to pytanie Leibnica jest jeszcze bardziej denerwujące, bo mamy wyjaśnić, dlaczego istnieje nie tylko ten jeden wszechświat, ale dlaczego istnieje ich nieskończenie wiele. Dalej, możliwość, że gdyby nic nie istniało, to by było najprościej, ta ewentualność nadal pozostaje w mocy. Więc właściwie pytanie Leibnica jest nietknięte, aczkolwiek prowokuje ono do różnych spekulacji, które same w sobie mogą być interesujące. No i tu wróćmy do samego Leibnica. Tamto to była trochę moja wstawka o tych próbach odpowiedzi, a to już trochę nawiązuje do tej książki, o której przed chwilą mówiłem. Autorzy w tej książce, tej książki, różne artykuły innych autorów, znanych filozofów i współczesnych autorów, które tam w tej książce umieścili, zaopatrują w komentarze i te komentarze są też bardzo ciekawe. W jednym z nich piszą, że choćby coś było ulotnym cieniem bytu, jest jednak czymś, nieskończenie więcej niż nic. Ale coś, co istnieje, nie jest ulotnym cieniem bytu, lecz jest potężnym wszechświatem. Dlaczego więc istnieje wszechświat raczej niż nic? Ale stawiają oni też bardzo ciekawe pytanie. Weźmy jakieś proste prawo matematyki, arytmetyki. Może być nieproste, ale na prostym to szczególnie widać. Weźmy to, że 2 plus 2 równa się 4. Czy to jest coś, czy to jest nic? Czy mogłoby być tak, żeby nie istniało nic, nawet to, że 2 plus 2 jest 4? Czyli żeby nie było żadnej logiki, nic kompletnie. A jednak czujemy, że to jest jakaś konieczność, że nie może tego nie być. Więc dlaczego istnieje 2 plus 2 równa się 4, raczej niż nic? Bardzo głębokie pytania. To jest dosłowny cytat z tej książki. Podobnie jak nieskończenie wiele innych matematycznych prawidłowości, fakt, że 2 plus 2 jest 4, z pewnością można by nazwać czymś realnym. Ale czy przez to samo musi to istnieć? To jest ta tajemnica z jednej strony istnienia, z drugiej strony tajemnica zrozumiałości.
Co zatem zrobić z pytaniem, dlaczego istnieje raczej coś niż nic? No można się starać to pytanie unieszkodliwić. I w tej książce takie próby też są przedstawione. Można mianowicie twierdzić, że to, że świat istnieje, jest po prostu brutalnym faktem, z którym trzeba się zgodzić i na tym koniec. No można tak postawić sprawę, ale to jest rezygnacja, a nie dociekanie. Inna możliwość, którą też się obficie autorzy do tego różnie odwołują, że jest to pytanie pozbawione sensu. Można też tak powiedzieć. No ale to jest co? Moim zdaniem to nie są odpowiedzi na pytanie Leibnica, tylko to są zabiegi znieczulające. Bardziej psychologiczne działania uspokajające, terapeutyczne, niż próby zmierzenia się z dojmującym zagadnieniem metafizycznym, bo to jest dojmujące zagadnienie metafizyczne. No i wracamy do Platona. Właśnie w tej książce, i to na mnie zwróciło szczególną uwagę w tej książce, wśród różnych prób odpowiedzi na pytanie Leibnica jest jedna, która z początku wydaje się szokująca i zaskakująca. I taka mi się też wydała, gdy to czytałem. Mianowicie to odpowiedź, jakiej udzielił Platon, że przyczyną istnienia świata jest dobro. I redaktorzy książki nazywają to wyjaśnienie etycznym. I w tym wyjaśnieniu wartość jest ostateczną racją istnienia wszystkiego. A jeden z redaktorów, jest John Leslie, okazuje się gorliwym rzecznikiem właśnie tej odpowiedzi, tamten drugi z większym dystansem się do niej odnosi. Świat jest, bo to jest dobre. Tak głosi to odpowiedź. I jeśli troszkę głębiej podrążymy to pytanie, przyjrzymy się historii filozofii, jak robią ci autorzy, to może ono troszkę przestaje tak bardzo szokować. Bo może to nie etyka, czyli dobro, pociąga za sobą istnienie, ale może to należy odczytać trochę inaczej, że dobro jest czymś ontologicznym. To znaczy, że dobro ani nie zależy od czyjejś intencji, ani od tego, czy ktoś czyni lub nie, lecz jest czymś rzeczywistym i obiektywnym. Coś jak zasady arytmetyki, tylko pewnie w inny trochę sposób, mniej oczywisty. Ale czy te dwa spojrzenia, co jest pierwotne, dobro czy istnienie, czy to nie są tylko dwa różne spojrzenia na to samo? I tutaj można się odwołać do tezy świętego Tomasza z Akwinu, który mówił, że dobro i zbyt, i byt, i czyli istnienie są zamienne. Convertuntur, bonum et esse convertuntur. Są zamienne, można je wymieniać, znaczą to samo. Jeżeli tak, to odpowiedź na pytanie Leibnica przez odwołanie się do dobra należy rozumieć w sensie sprzężenia, że dobro jest źródłem istnienia, a istnienie sprawia, że dobro jest, że one konwertuntur. W języku nowoczesnej logiki mogłoby się to nazywać samoodniesieniem. I tu jest chyba ważny wniosek. Przypomnijmy sobie ten obrazek, który pokazałem na początku, Penrose'a, Pana Boga, który szpileczką wybiera warunki początkowe, niezmiernie mało prawdopodobne. I otóż to rozumowanie, odwołanie się do dobra trochę polemizuje z takim rozumieniem warunków początkowych. A więc nie jest tak, że istnieje jakiś Bóg czy demiurg, jak u Platona, wielki gracz, który układa przed sobą wszystkie możliwości, klasyfikuje je i wybiera do realizacji najlepszą, albo jakąś, która mu się podoba, tą szpileczkę przykłada do tego, co ma zaistnieć. Nie tak jest. Samo dobro jest, jeśli tak można powiedzieć, najlepszą z możliwości i dlatego istnieje. Nie ma tam żadnego wyboru, po prostu ono istnieje, bo jest czymś koniecznym i jest źródłem wszystkiego, co jest. To jest zmiana perspektywy tego obrazka, ale zmiana dosyć metafizycznie istotna. Powtarzam. Nie jest tak, że mamy zbiór warunków początkowych i jakiegoś demiurga, który wybiera albo losuje jedne warunki początkowe kosztem innych, tylko w tym podejściu platońskim
samo dobro jest, jeśli tak można powiedzieć, najlepszą z możliwości i dlatego istnieje, jest źródłem wszystkiego, co jest. A ten obraz Penrose'a, Boga wybierającego warunki początkowe, można zachować, bo on no, pomaga, heurystycznie jest dobry, pomaga w tłumaczeniu rozmaitych możliwości i będziemy się nadal do tego obrazka odwoływać, ale musimy pamiętać to, co tu jest wypisane. To, co dotychczas mówiłem, jest perspektywą filozoficzną. Nigdzie się nie odwoływałem do teologii, do objawienia. Ale jeżeli poszerzyć tę perspektywę o perspektywę teologiczną, to dziedzina możliwości, z których musi urzeczywistniać się najlepsza, urasta do niewyobrażalnych wymiarów, bo przecież trzeba uwzględnić także i te możliwości, które mogą się realizować po tamtej stronie naszego życia, w wieczności. I Leibniz to już przeczuwał, bo powiadał, że wybiera się najlepszy świat z możliwych, ale znamy tylko małą cząstkę wieczności. Te wszystkie możliwości, które przed nami stają, to tylko jest mała cząstka tego, co w rzeczywistości może istnieć. To jest to gigantyczne rozszerzenie perspektywy. I teraz mały wypoczynek po tych trochę metafizycznych, trudnych rozważaniach. Jak pogodzić konieczność dobra w tej perspektywie platońskiej z wolnością czynienia zła? Gdzie szukać obszaru rzeczywistości, w którym wolność współżyje z koniecznością, a który byłby jakoś bliżej dla nas, łatwiej zrozumiały? I myślę, że takim obszarem jest sztuka. W dziele sztuki, w prawdziwym dziele sztuki, a nie w jakimś tylko kiczu, zarówno cały zamysł, jak i każde pociągnięcie ręki mistrza są wyrazem jego wolności. Bez wolności nie ma sztuki. Ta wolność decyzji wyraża się w każdym szczególe. Bez tego mogłaby powstać najwyżej reprodukcja, a nie dzieło sztuki. Równocześnie jednak ręka mistrza jest spowodowana subtelną koniecznością. Czujemy, że prawdziwe arcydzieło nie może być inne niż jest. Jak podobno Michał Anioł miał powiedzieć, że Pieta już była zawarta w marmurze, a on tylko musiał odrzucić zewnętrzne warstwy, które ją zakrywały. To jest to współdziałanie wolności i konieczności, które w sztuce jest wyraźne. Przypatrzmy się właśnie temu dziełu Michała Anioła. Wydaje się, że rzeczywiście wydobył z marmuru to, co tam się w nim kryło, ale do tego potrzeba wolnego geniusza. No a teraz z prawem kontrastu, coś bardzo brzydkiego. Właśnie moralne zło. Tutaj chyba właśnie komentarz żaden jest niepotrzebny. Chwilę musimy, jeśli tak można powiedzieć, poantykontemplować to zło. A to jest znowu troszkę sztuki, trochę impresjonizmu, ale to tylko jest tło dla moich rozważań. Jeżeli wszechświat jest dziełem dynamicznej natury dobra, to skąd zło? Wracamy do podstawowego pytania. I John Leslie, jeden z autorów, a redaktorów tej książki, odwołuje się do znanego argumentu znowuż Leibnica. Leibniz powiada, że Pan Bóg wybrał najlepszy wszechświat z możliwych. Możliwe dobra nie mogą się urzeczywistniać wszystkie równocześnie według Leibnica, gdyż bywa tak, że jedno dobro wyklucza drugie. Konkurują zatem ze sobą nie poszczególne dobra, każde indywidualnie, lecz wszystkie ich możliwe do urzeczywistnienia kombinacje. Wszystkie możliwe kombinacje musimy ze sobą porównywać. Voltaire niezbyt się przysłużył temu argumentowi, bo go wyśmiał. Napisał, że jeżeli ten, komentując Leibnica, jeżeli ten świat, w którym żyjemy, jest najlepszy,
z możliwych, to jakie są te gorsze. No i to się tak przyjęło, że każdą dyskusję na temat rozwiązania Leibnica kończy się tym i dyskusja się kończy, obraca się w zasadzie żart, ale Voltaire po prostu nie zrozumiał, o co Leibnicowi chodzi, a wielu komentatorów potem mu sekunduje. Leibnicowi o to chodziło, to jest schematycznie przedstawione, bardzo schematycznie. Mianowicie wszechświat, w którym mógłby być wszechświat bez zła moralnego, ale wtedy nie mogłoby być wolności. Człowiek by nie miał, istota rozumna by nie miała możliwości wyboru. I dlatego według Leibnica wszechświat ze złem i wolnością jest lepszy, przeważa niż wszechświat bez zła i bez wolności. Taka jest odpowiedź Leibnica i no, to jest głęboka odpowiedź, można się z nią zgadzać lub nie, ale mi się wydaje, że to jest jedna z najbardziej ważkich argumentacji, jaka się w historii filozofii pojawiła. I teraz pytanie, czy usprawiedliwiliśmy, czy wyjaśniliśmy istnienie zła, czy nie? Nawet stając na gruncie, zgadzając się z Platonem i Leibnicem, czy usprawiedliwiliśmy istnienie zła? Wracamy do tej samej planszy, dlaczego istnieje raczej coś niż nic, i istnienie i zrozumiałość to są dwa oblicza tego samego. Jeżeli tak, to pójdźmy dalej w naszych rozważaniach. Dobro ma być uzasadnieniem i tajemnicy istnienia, i tajemnicy zrozumiałości, więc mamy jeden problem, który ma dwie składowe, zrozumiałość i istnienie, a dobro ma być odpowiedzialne za to, za te dwie tajemnice. Ze znakiem zapytania, bo odpowiedzi ostatecznej nie znamy. To jest Giotto dla odmiany, bo warto się do sztuki odwoływać. Jeżeli dobro jest usprawiedliwieniem istnienia, a istnienie i zrozumiałość to są dwa oblicza tego samego, to dobro jest również usprawiedliwieniem zrozumiałości, czyli racjonalności. Dobro jest również usprawiedliwieniem racjonalności. A zatem przeciwieństwo dobra, zło moralne jest irracjonalne. Czyli nie da się racjonalnie usprawiedliwić. To jest negatywny wniosek, ale również mi się zdaje bardzo ważny. Nie ma co szukać usprawiedliwienia zła, bo ono się nie da usprawiedliwić, bo ono jest irracjonalne. Czyli mamy wyłom w racjonalności, istnienie zła jest tym wyłomem, ale ten wyłom racjonalności jest tolerowany przez dobro, bo wszechświat ze złem i wolnością jest lepszy niż wszechświat bez zła. To są abstrakcyjne rozważania dotyczące kosmosu, metafizyki i wielkich abstrakcji, ale wszyscy doskonale wiemy, że problem dobra i zła jest problemem osobistym, jest problemem osobistych wyborów. Ale myślę, że może nie usprawiedliwiłem istnienia zła, nawet staram się pokazać, że się go nie da usprawiedliwić, bo zło jest irracjonalne, ale w każdym razie mi się zdaje, że próbowałem w każdym razie przekonać Państwa, że dobro ma przynajmniej wymiary kosmiczne. No, problem osobisty się rozwiązuje nie tyle budowaniem teorii, ile raczej życiem. I właśnie to, co powiedziałem, że być może nie przekonałem Państwa do tego, bo dla mnie samego to jest problem, czy dobro rzeczywiście wyjaśnia istnienie i zrozumiałość, ale myślę, że owocem tego mojego wystąpienia powinno być to, żeby zrozumieć, że dobro ma wymiary kosmiczne, że każde, nawet najdrobniejsze dobro ma wymiary kosmiczne.
to jest to przysłowiowe łamanie kromki chleba potrzebującemu. Dziękuję. Myślę, że Państwo są świadomi, dlaczego ten wielki zaszczyt, który nam uczynił ksiądz profesor, jest dla nas tak znaczący. Myślę, że istota polega na tym, że oto wracamy poprzez słowa księdza profesora do pytań podstawowych. To jest chyba to, czego nam najbardziej brakuje. Jakiegoś momentu kontemplacji, refleksji nad rzeczami absolutnie fundamentalnymi, nad istnieniem, dobrem, złem. Teza, że świat, aby był doskonały, musi być niedoskonały, jest tezą dość niezwykłą, niezwykle prowokującą, ale ta prowokacja jest istotą i filozofii, i nauk przyrodniczych, i teologii. Ksiądz profesor potrafi to czynić w sposób niezwykły. Bardzo księdzu profesorowi dziękuję w imieniu wszystkich Państwa. Właśnie. Jeżeli Państwo by mieli jakieś tutaj karteczki, to proszę jeszcze o chwilę cierpliwości, byłbym tutaj. Księże profesorze, pierwsze pytanie, dość interesujące ze względu na kontekst teologiczno-kosmologiczny. Czy zechciałby ksiądz profesor odpowiedzieć się na pytanie, jaki jest jego stosunek do panteizmu? Że to się jakoś wiąże z dzisiejszym wykładem, mianowicie panteizm to jest taki kierunek w filozofii Boga, który utożsamia wszechświat z Panem Bogiem. Jak wiemy, było szereg takich filozofów, którzy temu kierunkowi hołdowali i on w czasach nowożytnych, w naszych czasach wygląda przynajmniej dla niektórych myślicieli dosyć atrakcyjnie. Przypomnę zdanie Einsteina, że jedynym celem, pragnieniem jego samego jest zrozumienie zamysłu Boga, mind of God, że właśnie nauka odkrywa zamysł Boga. I niektórzy interpretowali to właśnie panteistycznie, że Einstein był skłonny utożsamiać prawa przyrody z Panem Bogiem. Być może, że to, co mówiłem o wszechświecie, nasuwa jakąś taką myśl o tym, że to dobro tkwiące we wszechświecie utożsamia się z tym wszechświatem i to można rozumieć jako Bóg. Można by tak to interpretować, ale wydaje się, że interpretacja, która jest mnie bliższa, to jest inna, że dobro jest większe niż nasz wszechświat. I ono tylko w naszym świecie się przejawia. I taki kierunek w filozofii też jest znany pod nazwą panenteizm, od greckiego panenteizm w, że Pan Bóg jest w świecie, ale nie utożsamia się światem, tylko jest większy od niego i takie stanowisko jest mi osobiście trochę bliższe. Czyli mogę zapytać, tutaj prośba o jakieś ustosunkowanie się. Co by się stało, gdyby naukowcy w przyszłości odkryli równanie opisujące cały wszechświat? Czyli rozumiem, że chodzi o stosunek do teorii wszystkiego. Theory of everything, która tak jest często lansowana. Bardzo proszę. Spójrzmy na historię fizyki. Każda
każde wielkie odkrycie w fizyce nie kończyło fizyki, tylko zapoczątkowywało nową epokę. Jeśli by w fizyce odkryli równanie, które opisuje wszystkie znane nam obecnie prawa fizyki, taką teorię głównie dziennikarze nazywają teorią wszystkiego i takiej teorii się rzeczywiście poszukuje, to jestem pewien, że natychmiast by powstało dziesiątki innych problemów, które należałoby rozwiązać i nauka by szła dalej. Trochę precyzyjniej na to pytanie odpowiadając, co rozumieją fizycy przez teorię wszystkiego? Otóż to rozumienie, jeśli jest zawężone bardziej technicznie, to bardzo konkretnie znaczy. Mianowicie dzisiaj w fizyce istnieją dwie wielkie teorie. Teoria grawitacji, która opisuje wszechświat w wielkiej skali i fizyka kwantowa, która opisuje świat w małej skali. I szuka się takiej teorii, która by łączyła te dwie teorie. Nie jest to łatwo, bo ich matematyczne struktury są bardzo różne, ale z drugiej strony wiadomo, że w pobliżu wielkiego wybuchu, tej początkowej osobliwości, one powinny, te dwie teorie, kwantowa i grawitacyjna, się połączyć. I takich unifikujących teorii się szuka. To jest jedno. Drugie to jest co innego. Mianowicie znamy dzisiaj cztery oddziaływania fundamentalne w fizyce. Grawitację, elektromagnetyzm i dwie siły jądrowe, słabą i silną. I te cztery siły opisują cztery różne teorie. Staramy się znaleźć jedną teorię, która by opisywała wszystkie cztery siły razem. To się nazywa niekiedy superunifikacją fizyki. Więc mamy jakby dwa programy unifikacyjne. Grawitacja z kwantami i wszystkie cztery oddziaływania. Gdyby się udało te dwa programy złączyć w jedną teorię, no to byłaby właśnie teoria wszystkiego. Ale teoria wszystkiego nie znaczy, że teoria wszystkiego, tylko to znaczy, że teoria grawitacji, kwantów i tych czterech oddziaływań. To wszyscy nazywają przez wszystko. Więc jakby taką teorię znaleźli, to i tak by pozostała jeszcze cała masa rzeczy innych do badania. To jest taki komentarz na temat tego pytania. Księże profesorze, pytanie no bezpośrednio związane z wykładem, tak sformułowane, czy dysponując informacją o warunkach początkowych wszechświata i nieskończenie szybkim komputerem, moglibyśmy przewidzieć gułag? Gułag. Bardzo krótka odpowiedź jest nie. Dlatego, że jak się starałem pokazać, gułag jest wynikiem zła moralnego, czyli wolności wyboru, wolnego wyboru, a wolny wybór się nie mieścił w warunkach początkowych. Ale nawet byśmy chyba nie mogli przewidzieć rzeczy całkiem dobrych, jak na przykład tego, że będziemy dzisiaj tutaj w tej sali siedzieć. Dlaczego? Bo historia Wszechświata, jak fizyk powiada, jest bardzo niestabilna. Bardzo małe zaburzenie warunków początkowych powoduje, że historia może się potoczyć w całkowicie odmiennym kierunku. To, gdy nie znano fizyki kwantowej, to się wydawało, że jeśli ktoś by znał absolutnie dokładnie warunki początkowe Wszechświata, to przewidzi wszystko. Ten słynny demon Laplace'a, który gdyby znał stan Wszechświata w jednej chwili, to przewidzi całą historię wstecz i w przód. Otóż dzisiaj wiemy, że tak nie jest. Historia Wszechświata nie jest czymś takim jak płyta gramofonowa czy taśma, którą można odtwarzać w nieskończenie w ten sam sposób. Gdyby nasz Wszechświat wystartował drugi raz z tych samych warunków początkowych, jego historia by wyglądała całkowicie w różny sposób, właśnie choćby z tego względu, że te kwantowe nieoznaczoności wpływają na przebieg historii Wszechświata, powodują zaburzenia i powodują, że Wszechświat może iść w zupełnie różnych kierunkach. Więc Wszechświat nie jest taką maszyną całkowicie zdeterminowaną. Księże profesorze, jeszcze, jeżeli, bo umówiliśmy się tutaj na trzy pytania i... No niech będzie troszkę więcej. Tak, jeżeli mogę. Tutaj pytanie też związane z wykładem, przepraszam, właśnie na nich się koncentruję. Czy w teorii układów dynamicznych świadomość jest efektem nieskończenie wielu możliwości?
Znaczy w teorii układów dynamicznych nie ma w ogóle świadomości, bo teoria układów dynamicznych jest teorią matematyczną, względnie gdy jest zastosowana do wszechświata, to jest teorią fizyczną, a ani matematyka, ani fizyka nie bierze pod uwagę świadomości. Póki co nie mamy matematycznej czy fizycznej teorii świadomości, więc świadomość to jest coś, co nie mieści się w teorii układów dynamicznych. Księże profesorze, może jeszcze jedno, zawsze jest promocja, więc możemy jednym pytaniem. Co mógłby ksiądz powiedzieć tym osobom, które chciałyby oddzielać naukę od religii? Niech oddzielają. Teraz skomentuję to trochę. Mianowicie jest taka doktryna, która się nazywa Noma. Gould ją, taki biolog już nieżyjący, ją zaproponował, że są to dwa nie ingerujące w siebie magisteria, nauka i religia, i one nie wchodzą w konflikt, bo mówią zupełnie o czymś innym. Non-overlapping magisteria po angielsku, stąd Noma. Wielu ludzi tak sobie właśnie rozwiązuje problemy religijne, że są to dwa non-overlapping regiony. W pewnym sensie jest to słuszne, bo religia się zajmuje czym innym, światem wartości, nawet gdy używa tych samych słów czy pojęć co nauka, to one zwykle znaczą co innego. Ale myślę, że to jest jednak mimo wszystko uproszczenie, bo gdy spojrzymy na historię oddziaływań nauki i religii, to te oddziaływania były. Często przybierały postać konfliktu, często nie konfliktu. Nawet, to jest moja teza, że nawet jeśli te dwa obszary, nauka i religia, nie przecinają się nigdzie, są na różnych poznawczych płaszczyznach, co prawdopodobnie jest słuszne, to jednak one są, te dwie płaszczyzny, zanurzone w jakiejś większej wspólnej przestrzeni. Ta przestrzeń wspólna, no to jest kultura nasza i w tej kulturze te dwa regiony na pewno oddziaływują i żywotność pytań z zakresu właśnie tych dwóch oddziaływujących na siebie obszarów świadczy o tym, że takie oddziaływanie istnieje. Bardzo dziękuję księdzu profesorowi. Proszę o zrozumienie. Ksiądz profesor dzisiaj przyjechał do nas z Tarnowa. To jest wszystko bardzo wymagające. Jeszcze przed księdzem profesorem dzisiaj wiele znakomitych spotkań i rozmów i dyskusji. Chciałbym oszczędzić, że tak powiem, wysiłku księdzu profesorowi. Myślę, że już wykład też wymagał ogromnego. Chcieliśmy podziękować księdzu profesorowi za ten wykład. Bardzo bym prosił pana dziekana i magnificencję i pana dziekana Wydziału Nauk Społecznych. Może panów dziekanów, którzy pana dziekana Bartoszka, panią dziekan Ratuszno, żeby wręczyli księdzu profesorowi pamiątkę po tym naszym spotkaniu i po tym wydarzeniu, które się dzisiaj odbyło, dokonało, a którego kontynuację będziemy mieli jutro. Chciałbym państwu jeszcze właśnie powiedzieć, że trzy wydziały, teraz pierwszy raz w historii Uniwersytetu, przyznały doktorat honorowy. I państwo. Tak, żartujemy sobie, chociaż to całkiem poważnie, że dużo racjonalności w nieracjonalności. Interpretację pozostawiamy księdzu profesorowi, może na żywo. Dziękujemy bardzo.
możliwości i konieczności. Piękna rzecz. Proszę Państwa, dziękując raz jeszcze magnificencji, panom dziekanom, szanownemu naszemu profesorowi Hellerowi, chciałbym jeszcze przekazać pewną informację. Ksiądz profesor zgodził się po wykładzie podpisywać książki. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby jakiś autograf od księdza profesora uzyskać, to będzie taka możliwość właśnie na korytarzu. Jeszcze jeden prezent, proszę Państwa, od studentów. Powrót do studenckich lat. Muszę powiedzieć, że gdyby mi się udało wrócić do studenckich lat, to bym się lepiej uczył. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy.